zrobił, czym Ciebie uczciłem, albo czym ozdobił. W roku Pańskim 2022 przychodzi nam z opatrzności Bożej pielgrzymować, przybywać do Bazyliki Krzyża Świętego w Mogile. Jak co roku, o tej godzinie w pielgrzymkach parafii diecezjalnych i wyjątkowo, szczególnie, osobliwie, bowiem dla nas cystersów mogilskich i wszystkich modlących się tutaj jest to rok jubileuszu 800-lecia obecności zakonu cysterskiego w Mogile. Prosimy Cię, Boże, niech nas oczyści z wszystkich grzechów ofiara Twojego Syna. Za naszą wschodnią granicą, siostry i bracia Ukraińcy, już 7 miesiąc dźwigają krzyż okrutnej rosyjskiej agresji, śmierci wielu bezbronnych ludzi, jeszcze większej liczby rannych i okaleczonych na całe życie, zniszczonych domów, szkół, świątyń, zakładów pracy. Dlatego również tutaj, zwracając się do ukrzyżowanego Chrystusa z przebitym bokiem i zranionym sercem, błagamy Go, by ulitował się nad swoim ludem i obdarzył go pokojem oraz kruszył kamienne serca agresorów. Na Twoich ramionach los świata spoczywa.